jak reaguje na nie wiem, ale się wypowiem, dlatego zostaw pałkę sobie na zasięgu i subika oczywiście. Tsunami samotnych samic. Podoba mi się niebieski kolor miniaturki. Jakoś tak. Anyway, włączyłem trochę więcej światła, żeby to było trochę lepiej. Przygotuj się, bo tam taką głupotę... nie wiem, zobaczymy zaraz. Zwiększmy troszkę może prędkość na taką. Majka przegląda Tindera. Szuka kogoś, z kim po prostu mogłaby... Tindera. Nie znajdzie nikogo. Porozmawiać. Nie porozmawiać, laski nie chodzą na Tindera. Okej. Laski nie wchodzą na Tindera, żeby porozmawiać. Na Tindera wchodzi się po to, żeby atencji sobie zrobić, żeby poprawić sobie samopoczucie. To jest główny powód, czemu laski korzystają z Tindera. Z Tindera większość to mężczyźni korzystają, jakoś 60%, nawet i więcej. No i inaczej ludzie swajpują. Mężczyźni inaczej, samice inaczej. Samice są wybredne, a mężczyźni jak leci, bez czytania opisów. I tak dalej. Na Tinderze co najwyżej znajdziesz, nie wiem, Smash and Pass. Nie oczekuj, że znajdziesz jakąś głęboką relację na Tinderze. Jeśli będziesz miał kilka maczy jako facet w ciągu tygodnia, to już sukces. A w tym samym czasie laska będzie miała ponad 2000 w 24 godziny, ok? Przeciętna. Więc patrz na co się godzisz. Żywo trafiała źle. Próbuję więc z Tinderem. Ta, na żywo trafiała źle, no. To tam znajdzie kompana do wielogodzinnych rozmów. Kogoś, kto w końcu... Dobra. Nie oszukujmy się. Po prostu laskom się wydaje, że mogą sobie życzyć więcej, żądać więcej. Ogólnie, jeśli ty nie dajesz atencji, jeśli ty nie dajesz jej swoich zasobów, ty nie poświęcasz jej czasu, no, którego ona myśli, że może mieć od ciebie, albo w ogóle, że jej się należy męski taki czas i pieniądze i atencja, nawet jak jej dajesz dużo, to ona jest jak nimfomanka atencyjna. Będzie szukać o innych mężczyzn i na takie coś nie powinien się godzić, bo to jest nic innego jak zdrada, jeśli ona jest z tobą w relacji. Ale my tu chyba nie mówimy o relacji, tu jeszcze nie ma relacji, zobaczymy o czym będzie mówić. W końcu ją zrozumie i polubi za to, jaka jest, a nie za to, jak wygląda. Ale tak, laski tak się odklejają, że myślą, że facet będzie chciał z nią wejść w relację za to, że jak ona jest. Nie. Sorry to break it to you, no ale mężczyźni są istotami wizualnymi. Pierwsze co doceniają to wygląd, a twój charakter schodzi trochę na dalszy plan, o ile jesteś miła. Twoje zainteresowania nie są istotne. Co tam myślisz, że jest wartościowe? Nie jest. Twój wygląd, młodość, płodność i żebyś była miła. Ok? A wszystko inne to jest obok. Nie jest takie ważne z punktu widzenia mężczyzny. To nieważne, czy ty lubisz konie, czy ty lubisz gry, czy ty lubisz samochody, no, czyli takie jakieś, mówię specjalnie o męskich jakichś rzeczach, czy ty lubisz po prostu sobie paznokciami się bawić, czy włosami. Nie jest to istotne. Jeśli jesteś miła, jeśli mężczyzna ma przyjemny czas z tobą, jeśli jesteś jego ukojeniem, no to mu to wystarczy. No ale no, na takim Tinderze to facet nie będzie szukać... No chyba, że no jakiś low class, ale na takich one wszystkie swipe. Nie wiem, w której strony się odrzuca. Nie wiem, bo nie mam Tindera. Ciągle trafia na takich typów lub takich. Albo takich. Majka nie za to jak wygląda. Jakich? Ale ciągle trafia na takich typów. Zawodu jestem zawodem dla rodziców. O ja pierdolę. Lub tak. Podczas gdy foliarze już dawno mówią o tym, że planują wywołać kryzys wirusem wywołany inflacją. Ty zapewne śmiałaś się, jak reszta z was skończonych danych własnego myślenia to zostało, a ty nadal beczysz i no coś o foliarze co na... No ale to no co, nie wiem czy ja to wiadomość do kogo. Że ktoś ryczy. No tak, no. Albo takich. Co to jest? Cześć, jestem płodny i mój stan zdrowia jest świetny. W wieku godowym. 32.
Kara nie może znaleźć nikogo, z kim mogłaby nawiązać bliskość i się otworzyć. Ale skoro w prawdziwym życiu się nie udało, a Tinder też nie wypalił, nasza bohaterka może zadawać sobie pytanie, co z nią jest nie tak i dlaczego czuje aż taką samotność. Czuję! Czuję. Lumpek z Karenera. Koszuleczki, czuję. Przygotowany. Hipergamia. Hipergamia, otwarty rynek matrymonialny, internet, media społecznościowe. Instagram przede wszystkim to jest największa aplikacja randkowa. To jest problem. Po prostu jej nigdy dość. I no nie opłaca się być w relacji, bo laska bardzo szybko się znudzi i pójdzie do nowego. Po prostu wystarczy jedno twoje potknięcie, jedno. I już się wymienia. No takie są, no. A może Majka sama nie wie, czego chce, albo nie potrafi rozmawiać z chłopakami i liczy, że to oni przejmą pałeczkę. Nic się nie kulkuje, sam się kulkuje. To tylko przykład jednej osoby, która może mieć problemy w nawiązaniu bliskiej relacji. Jednej? Dobra, to może ja więcej pokażę. Dobra, co tam nie wiem, ale się powiem. Nie chcę umrzeć samotnie. No, od tego są koty w końcu, tak? Należy jednak uświadomić sobie, że w społeczeństwie są setki tysięcy samotnych kobiet. Czy to w twojej okolicy? No są. Są, ponieważ im się wydaje, że facet, który jest na jej poziomie, jest na niższym poziomie. Ale do tego doprowadza egalitaryzm. Egalitaryzm to sprawia. Mówienie, że jesteśmy równi. Mówi, ta nie chce równego, chce lepszego. A jeśli facet każdy według niej jest równy bądź gorszy, no to z kim ona miałaby być? No kurwa. Facet, którego ona tam gdzieś widzi, no to spokojnie, no to on taki się nie będzie w ogóle wiązać. W ogóle w obecnych czasach nie ma sensu wchodzić w relację gościu z kimkolwiek. Nie ma sensu. Nie ma sensu, bo laska cię po prostu, jedno potknięcie jakieś, nawet nie z twojej winy, cokolwiek sobie wymyśli i już nara. Więc mówię, nie ma sensu się angażować, nie mam sensu wydawać pieniędzy na jakiekolwiek dziewczyny. Nie ma sensu, no, chyba że chcesz jakieś takie, ale też nie ma sensu, po prostu no. Nie ma sensu, nie na zachodzie. Ej, nie oglądaliśmy dawno naszego ulubionego Polaka za granicą. Tak się zastanawiam, Wietnam czy Filipiny? No kurde, ale Filipiny? Ja się najwyżej w krótką relację wchodzić. Wiesz co, ja powiem, że nie opłaca się nawet w krótkie relacje wchodzić. Z tego względu, bo wyrabiasz w sobie takiego, ale chcesz to, wiesz, no ja ci nie zabraniam, ale to prowadzi do socjopatii. Bo to takie rzeczy robią narcyzi, psychopaci, makawelizm, cechy takie jak makawelizm, psychopatia, socjopatia, czy właśnie narcyzm, mroczna triada. Jeśli ty wchodzisz w relacje krótkoterminowe, to wręcz z definicji taki się nawet i staniesz. Okej? Bo definicją psychopaty jest wykorzystywanie kogoś do gratyfikacji szybkiej, tak? No a co robisz, kiedy takie onesy robisz? No właśnie. Czy w mieście? Więc to jest kwestia, czy chcesz taki być, czy nie, no nie? No a Zachód dąży do hedonizmu. Miastem? A może nawet jest to twoja sąsiadka? Codziennie na ulicy mierzy ludzi, którzy w myślach wręcz błagają. Twoja sąsiadka. By nie żyć w samotności. W oparciu o dane historyczne Census Bureau i prognozy Morgan Stanley, 45% kobiet w najlepszym wieku produkcyjnym, no. 25 do 44 lat. To co ja mówiłem. No, do 45 będzie bezdzietna i samotna. Będzie samotnych do 2030. I bezdzietna. Tak, ja o tych danych wielokrotnie też wspominałem. W sumie nie tylko ja. DSM też. Nie wiem, czy Roman mówił. Ale możliwe. Ale już nie raz to było podawane. Między 25 a 45 ja to tak biorę bardziej, nie? Łatwiejsza liczba do zapamiętania. Będzie samotny do 2030. No i bezdzietna. 30 roku. 45%. To największy odsetek w historii. Dlatego łatwiej mi zapamiętać, jak mówię 25-45, bo 45%, więc wiesz, łatwiej mi to jest zapamiętać też.
w porównaniu z 41% w 2018 roku. Oczekuje się, że liczba samotnych kobiet będzie... Gdzieś tam... Z tego co wiem, to że obecnie pierwszy raz w historii jest więcej, w jakimś tam, do chyba do 30 roku, jest więcej kobiet bezdzietnych jak z dzieckiem, coś koło tego, nie pamiętam dokładnie, 51% jakoś, 50 tam, więcej jak połowa, po raz pierwszy w ogóle. Rosła o 1,2. Oczekuje się, że liczba samotnych kobiet będzie rosła, no 1-2% rocznie, ale no... No, 8 dla całej populacji Stanów Zjednoczonych, no. 50% rocznie w latach 2018. I to też do Polski zawita. Ja nie, dlatego nie raz mówiłem o pewnych sytuacjach gdzieś w Stanach i tak dalej, bo to wędruje wszystko do Polski. Ja nie mówię teraz tylko o dynamice relacji, tylko ogólnie jakieś tam sytuacje, które... No ty, jak ten Jurek z Florydy się położył, tak? No to w Polsce też się kładł jak durni. 2030 w porównaniu z 80% dla całej populacji Stanów Zjednoczonych. No właśnie, jedni udają, że taki problem nie istnieje, a drudzy go romantyzują. Dlatego w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o życiu w społeczeństwie, w którym połowa kobiet będzie samotna. Prognozy, choć oczywiście mają swoje źródło... I teraz pytania, co z mężczyznami? No nie? W Stanach Zjednoczonych prowadzą nas do pewnej nieuchronnej konkluzji. Tsunami, którego fale przetoczą się przez społeczeństwo, zmieni oblicze świata w sposób niezwykle przełomowy. Tsunami, choć to tylko metafora, obrazuje nadchodzącą katastrofę, której nadejście widać już teraz. Jest to zagrożenie, które często jest niedoceniane. Szczerze, ja mam to w czterech literach. Można by powiedzieć, że cynicznie podchodzę do tego. Albo nihilistycznie. W dupie to mam, jakby. Wyjebane. Po prostu, nie ma sensu. Nie ma sensu po prostu. Nic. Nie ma sensu wchodzić w jakiekolwiek relacje. A keks i tak jest przereklamowany. Poważnie mówię, keks jest przereklamowany. Lekceważone i ignorowane. Ludzie często nie zdają sobie sprawy z jego powagi. Jednakże w tym... Jezus Maria, Maliwali, weź już sobie daruj do jasnej cholery. Będziesz łapać za słówka czy jak? Idź może do jakiejś laski, niech cię za kutasa złapie, no Jezu. Ożył niepewności i zagrożeń. Niech ci będzie, dobra, masz rację, powiedziałem, że tak dokładnie, że wszystko, że procesor tyle kosztuje, który kosztuje więcej, nie? Że wszystko, dokładnie, masz rację, no. I też marketing, dokładnie, to wszystko w 10 dolarach się zmieści, okej? Okay? Marketing przede wszystkim, inwestowanie w AI, to w 10 dolarach się zamykasz. Dokładnie, masz rację, no. O to chodziło, kurwa, ale ja durny, no. Już, oddychaj. Zajmujesz się nie problemem, gościu, rozumiesz? Co mnie obchodzi iPhone? Ja nawet nie mam iPhone'a. Ja tylko chciałem dać do zrozumienia, że wywalasz tyle hajsu na to, ale to też wiadomo, marże oni mają, że przynajmniej muszą mieć jakiś zarobek z tego, tak? A jeśli chodzi o iPhone'a, to ma wilczą część rynku, jeśli chodzi o telefony. Oni tyle siana na tym robią. Dotycząca przyszłości. Ale to dobrze, że kobiety będą samotne i niezależne. Po co im słabi mężczyźni? Można usłyszeć z popkultury czy przemyśleń ludzi? No, po co im słabi? No bo co się cały czas robi? Wywyższa się kobiety poprzez poniżanie mężczyzn. I teraz tak, jeśli są tu mężczyźni i ich poniżamy, je wywyższamy, co się dzieje? Ha? No z kim ona ma wejść? Jak ona w górę patrzy, hipergamia. Chce być z lepszym. A jeśli ona jej wkłada się do głowy, zwłaszcza toksyczny feminizm, wkłada jej do głowy, że ona jest najlepsza, że stać ją na więcej, że idź za karierą i to wszystko, prawda? Wyszalej się czy cokolwiek, skacz od jednego do drugiego, zachowuj się jak toksyczny mężczyzna, co ją niszczy, ponieważ takie aktywności nie są dla kobiet, ona nie jest ewolucyjnie na takie coś odpowiednia, okej? Okay? No to później no jest jak jest na facet, no sorry, ale jej przeszłość w jego oczach ma znaczenie i jeśli jakikolwiek facet mówi, że nie, to farmazoni po prostu, no farmazoni. I którzy romantyzują samotne życie. Zatem, mimo że niektórzy nie dostrzegają tego problemu, a inni wręcz go romantyzują. Samotne życie. Mężczyzna jest lepiej przystosowany do życia w samotności. Jak kobieta? Kobieta jest bardziej istotą społeczną, kontakty społeczne. Ogólnie jesteśmy istotami społecznymi. I zaraz, Karina, nie wszyscy. Tak, no właśnie, hashtag nie wszyscy. Okay, ja tylko mówię o tendencji, jaka jest, tak? Że mężczyźni mają większą skłonność do tego, żeby być pustelnikiem, okej? Okay?
Nawet nie w filmie pustelnikiem, jak Obi-Wan, no nie? Czy też później Luke Skywalker, w tych nowszych. To już machnąć na to ręką. Co ogólnie, nawet w rzeczywistości są sytuacje, jak chłop gdzieś tam na jakiejś zadupiu mieszka. Znaczy zadupiu, no gdzieś w lesie, w górach, na wyspie, gdzie tylko on jest. I czasami do miasta czy coś, żeby po jakiś prowiant, którego nie da rady sam upolować czy wyhodować. Płaci nawet zero emisyjności, bo wydaje miliardy na kupowanie punktu, by ich produkcja nie zero emisji, jak mówią. No. Aby zastanowić się nad konsekwencjami społecznymi i emocjonalnymi, jakie niesie za sobą sytuacja, gdzie coraz więcej kobiet będzie żyło w samotności. No. To temat, który zasługuje na naszą uwagę i refleksję, ponieważ prawdopodobnie... Dobrze, ale bardzo ci jest to interesujące, że nie wiem, ale się wypowiem, standardowo w tym gynocentryzmie zwraca uwagę tylko na biedne obiety. Większym problemem to jest to, że mężczyźni są samotni. I w ogóle z nikim nic. Nie... Przez co, no... Za co facet ma umierać na przykład? Czemu ja mam jechać na wojnę? No nie, ja to z twoją żoną, czy to z twoją dziewczyną do innego kraju sobie pojadę. Co ty na to? Nie ma za kogo. Jeszcze czego. Kilkanaście lat konsekwencji tego tsunami dotkną też ciebie. Dlatego tak ważne jest, abyś nie utopił się w społeczeństwie, na który nie masz gotowy. Niech ten tsunami jak najszybciej się pojawi. Kulujemy, jak można przygotować się na ciężkie czasy. Nigdy gatunek ludzki ciężkie nie był tak czas. Dobrze skomunikowany. Miało nas to do siebie przyczynić. No, a to właśnie, to media społecznościowe ludzi oddalają. Witamy w XXI wieku. Ale tylko nas to oddaliło. No. Problem samotności to nie problem. I tam najgorsze jest to, że kurde, ja mogę mówić... Będziemy zmierzać znów w dobrym kierunku. Silnej Europy, praw człowieka, w tym kobiet. W stronę zielonych wartości, i klimatu. Ochrony środowiska i klimatu. Kitu, demencja się odpada, albo rozum obcięli z włosami. Co ty miał rzec? Może cofnę i będę wiedział, no nie? Okej. Okay. Miało nas to do siebie przybliżyć, ale tylko nas to oddala. A, no właśnie. Tak, to tylko oddala. Media społecznościowe oddalają ludzi od siebie, bo nie wychodzą, nie poznają się na żywo. I ja mogę tu próbować jakoś zachęcać, żeby ludzie się spotykali, tak? Żeby wychodzili, żeby facet zadbał o siebie, tak? Mówię, weź się w garść, zadbaj o siebie, pracuj nad tym, nad czym możesz pracować, popraw w te rejony, w które można coś poprawić. Nie patrz na to, czego nie możesz zmienić, na przykład, nie wiem, na wzrost nie masz wpływu, na geny jakieś tam, ale są rzeczy, które możesz zmienić, możesz ulepszyć. Prawda, podnieś swoją jakąś tam wartość, bo to jest jedyne, co możesz tak naprawdę zrobić. I to, że mówię, co mówię, to... Moje życie prywatne na tym cierpi, bo gdybym ja, tak jak na przykład musisz wiedzieć, nie? Tak jak musisz wiedzieć, jak nagrywa filmy i bo tak jak z tego czasu mówiłem, że tak czterech jeźdźców apokalipsy, no nie? Ja, DSM, pan Roman, druga strona, DSM, ten i musisz wiedzieć, nie? Ja pokazuję twarz. Podpisuję to twarzą, nie? No a samice są emocjonalne, no gdzie ona racjonalnie będzie patrzeć i nie ma takiej opcji. No, obieta nie ogarnia, jak, co to znaczy być racjonalnym, tak jak mężczyzna jest w stanie być racjonalny. I wiesz, stosujesz się do tej wiedzy, ale o niej nie mówisz, tak? Jak z Fight Clubem. Nie mówi się, okej? Okay? Dlatego ja już nieraz mówiłem, słuchaj, jeden z drugim. Jeśli twoja jakaś dziewczyna, czy ktoś, z kim kręcisz, przyłapie cię na oglądaniu mnie i powie, co za gówno oglądasz, no to nie staraj się mnie bronić i wyjaśnić jej temat i tak dalej, tylko powiedz, nie, jakieś głupoty, koleś jakiś odklejony, wygaduje bzdury na jakichś hipergamiach, jakiś, że lepszego, że... Nie wiem, w ogóle, no, widać, że ktoś skrzywdził, a i tak mów, no nie? Nie rezygnuj ze swojego... Nie rezygnuj z zabawy w sypialni tylko po to, żeby mnie bronić. Jakoś przeżyję to, że twoja laska na przykład mnie nie lubi, nie? Z powodu tego, co tam mówię gdzieś i pomagam ludziom.
Problem samotności to nie problem twój czy twojej sąsiadki, ale również problem całych państw mających wpływ na jakość... Dobrze to mam, niech te państwa upadają. Imperia upadały i nowe powstawały. ...życia ludzi, ale też efektywność gospodarki, sektor ochrony zdrowia... No, czy a przypomnę, że IQ spada z roku na rok. ...funkcjonowanie demokracji. Nie tylko testosteron. Do przyczyn rosnącej samotności kobiet możemy zaliczyć m.in. wpływ social mediów na standardy i oczekiwania. Jak najbardziej. ...presję społeczną. No, presję społeczną... Dobra, tu się odklejasz, Gosiu. Presję społeczną? Ty serio myślisz, że presja społeczna, sugerując, że też mężczyźni na obiety jakieś presje dają? Żeby ona na bieżni zajwaniała? Bzdura kompletna. To jest kompletna bzdura. To inne obiety presję nakładają na te obiety. I branża beauty cała jest zbudowana na jej kompleksach. O czym my mówimy? Facetowi wiele nie trzeba. Laska przed nim stanie, ściągnie ciuchy. On spojrzy na ją, jesteś piękna. Narzuca na pewne standardy i oczekiwania dotyczące tego, jak powinny wyglądać relacje międzyludzkie. Nie zaskoczy cię pewnie fakt, że nowoczesna technologia oraz postępujący proces cyfryzacji także mają ogromny wpływ na poczucie samotności. No. Jako ludzie. A wiecie, pamiętajcie, wiecie, ciekawe czy pies odczep się ode mnie. Daj mi święty spokój. Nie lubię cię, spadaj. Nie dotykaj mnie. Odczep się ode mnie. Zdajecie sobie sprawę, że mężczyźni są wzrokowcami, no nie? A zdajecie sobie sprawę, że AI postępuje. A zdajecie sobie sprawę, że mężczyźnie nie trzeba fizycznej obiety, żeby pewne uczucia w nim się pojawiły, zwłaszcza jeśli będzie widział coś, co jest idealnym odzwierciedleniem jego potrzeb jakichś, jego preferencji. Do czego, wiecie do czego to prowadzi? He? No bo mężczyzna zamiast poznać prawdziwą, żywą istotę, no to będzie z AI na przykład rozmawiać. Ewentualnie, nie wiem, lalkę se kupi. No pokazywałem wam, jakie robią teraz, nie? W sumie dla Beki sam chciałem kupić. Żeby gdzieś siedziała z tyłu, nie? Na kanapie. Dajmy na to, nie wiem, rozmawiam z kimś. Nie no, bo kurde, jak ja bym miał na przykład jeździć na jakieś rozmowy takie z różnymi obietami. Na takie podcastowe, no to przecież z taką lalką wielką nie będę jeździć, to musiałbym jakby studio zapraszać, tak? I wtedy, nie wiem, ta lalka gdzieś by w kącie siedziała, albo pomiędzy. Ja po jednej stronie, nie wiem, stół postawić, ja po tej stronie, ona po tej stronie, tak jakoś bardziej pod kątem i na środku, naprzeciwko, ta lalka. No nie? Gdzie mieszkam? Nie interesuj się, bo morda spuchnie kokota. Mieszkam w mieście. Mieszkam w teczce tekturowej. Jak mi odpowiesz, to się dowiesz. Tak, no to do widzenia. No to ban. No i nara. Jesteśmy istotami stadnymi. Potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem, a narzędzia cyfrowe często skutecznie ten kontakt minimalizują. Niebagatelny wpływ na takie spłycanie relacji mają także aplikacje randkowe. Jak się jednak okazuje, w wielu przypadkach ludzie zakładają sobie konta na apkach typu Tinder, aby przeżyć przygodę i poznać kogoś do niezobowiązującej relacji. Statystyki pokazują, że blisko 2/3 użytkowników Tindera przyznało, że są oni w stałych związkach. Świadomość tego, że zakładasz Tindera, a potencjalnie możesz trafić na osoby, które są... Oto jest czerwona flaga, jeśli się dowiesz, że jesteś... Jeśli twoja dziewczyna, jak z nią jest, i on ma Tindera, do widzenia. W związkach i są tam, bo się nudzą, nie napawa optymizmem i może potęgować poczucie osamotnienia. No nudzą, widzisz? I to jest ten problem. Dlatego właśnie nie opłaca się wchodzić w relacje jakokolwiek, no. Rozumiesz? Wystarczy jedna rzecz i ona już, dobra, odbija. Prawda? Albo by się nudzi. Dajesz jej uwagę, dajesz jej swój czas, dajesz swoje zasoby. Za mało. Więc warto trafić i dla jasności, hashtag nie wszystkie, ok? Hashtag nie wszystkie. Trzeba za każdym razem przypominać, że ja nie mówię o wszystkich. Musisz wiedzieć na kogo, żeby trafić na odpowiednią osobę. Po to ja ludzi, przede wszystkim mężczyzn, uzbrajam w pewną wiedzę, żeby wiedział, z kim ma do czynienia. Bo tak, emocjonalna zdrada to jest zdrada. Chyba wolałbyś na zdrową osobę trafić, a nie na... nimfomankę atencyjną, która potrzebuje atencji z każdej strony, od setek mężczyzn wręcz, gdzie jej twoja tylko powinna wystarczyć, jej twoja uwaga powinna wystarczyć, tak? Twoje komplementy jakieś, a nie wszystkich dookoła. Musi się wyszaleć, ta. No właśnie do tego zachęca toksyczny feminizm.
tego wyszalej się, zdrada jest spoko. Ile to razy? Wyborcza chyba, czy te inne wszystkie jakieś gazety? O, zdrada, spoko. I zachęcanie obiet do tego, żeby zdradzały. Przyczyn rosnącego poczucia samotności jest jednak więcej, a wśród nich m.in. trudność w godzeniu życia zawodowego i prywatnego, coraz wyższe oczekiwania względem partnerstwa, a także postępująca wojna płci, której... Okej, jeszcze raz. Przypomnę. Ja rozumiem, że używa się tego słowa, żeby powiedzieć o relacji. Ale mówmy o relacji, bo partnerstwo sugeruje równość, nie ma równości. Jeśli ona chce być z lepszym, to gdzie tu jest równość? Jeśli mężczyzna jest od niej większy, silniejszy, nie wiem, więcej hajsu ma, bardziej inteligentny, bo takiego chce. Zabawny, bo takiego chce, dla jasności, bo ona takiego chce. To gdzie ty tu masz równość? Nie ma równości. W relacji nie jesteśmy partnerami, tylko jesteśmy w relacji. Się dopełniamy. Ona ma swoje mocne cechy, ty masz swoje mocne cechy. Twoje słabe cechy to jej silne cechy. Jej słabe cechy to twoje silne cechy. Się dopełniacie. Taki yin-yang. Okej? Ona jest słabsza fizycznie, dlatego ty toboły dźwigasz. Ty śmieci wyrzucasz, bo ona słabsza fizycznie. Na przykład, nie? Hello. Rozumiesz? Taki prosty przykład. Kobieta Onet? No, na przykład. Jak farmazony wypisują. Istotną rolę odgrywają media, polaryzując społeczeństwo i nastawiając przeciwko sobie mężczyzn i kobiety. No. To całkiem fascynujące. No właśnie, a fascynujące jest to, fascynujące jest to, że ja próbuję tu zbliżyć te dwie strony, nie? A to mizogin seksista, bo nienawidzi samic, ponieważ mówi o tym, że ona nie jest tu, tylko jest tu, na ziemi, a nie na piedestale. Że to jest człowiek, a nie jakiś anioł, który gdzieś w obłokach lata. Bo faceci tak postrzegają, no kurde, ja sam tak gloryfikowałem kiedyś. Jak ja, można by powiedzieć, że syndrom one-itis, jak chłop sobie wyrobi, no to już jest w ogóle komedia, nie? No ale jest takie w mężczyźnie idealizowanie. No gościu, ja to jeszcze pamiętam i ze szkoły średniej, jak idealizowałem. I to było tak, że o, to ona na pewno jest, wiesz, nietknięta za każdym razem, gość, rozumiesz? Nie, nie, ona z nikim nie, rozumiesz? A tymczasem, nie, ona na bank. Że mogło się wydawać, iż komunikacja, internet, nieograniczone możliwości w poznawaniu ludzi, te wszystkie czynniki wcale nie pomagają w radzeniu sobie... Konkretnych ludzi. Ludzie są plemienni. Na takich Instagramach robią takie grupki do 150 osób, to jest takie plemię. No, a że ma dostęp do całego świata, no to wybiera sobie z górnej półki. Z postępującą samotnością. Pozornie kontakty z innymi ludźmi nigdy nie były prostsze. No właśnie, pozornie. W rzeczywistości mediów pozornie. Ludzie czują się... Pozornie, o. Koszulki. Czuję. Pozornie, bo po prostu... Po co porozmawiać, jak można nasmarować wiadomość Yellow, nie? Jeszcze bardziej samotni. Podzieliłbym konsekwencje rosnącej samotności na dwie podstawowe dziedziny. Wyróżnię więc konsekwencje na szczeblu krajowym oraz konsekwencje osobiste. Wysoki wskaźnik samotności odbija się negatywnie na finansach państw. 1,2 miliarda funtów. Tyle każdego roku brytyjska służba zdrowia wydaje na to, aby zapobiegać samotności lub ją niwelować. W Polsce takich obliczeń jeszcze nie przeprowadzono. Jednak... A to nic nie da, to nic nie da. Podziękujcie mediom społecznościowym. Podziękujcie feminizmowi. Podziękujcie pigułce antykoncepcyjnej. Podziękujcie rozwodom na życzenie. Bez podania przyczyny. Podziękujcie tym rzeczom. Podziękujcie równym prawom wyborczym. Tak powszechnie wiadomo, że 53% Polaków doświadcza poczucia samotności. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Pokolenia w 2022 roku. Jeśli teraz opieka psychiatryczna... Chyba to pokazywałem swego czasu. ...psychiatryczna i psychologiczna w Polsce jest, łagodnie mówiąc, dość zaniedbana, aby nie powiedzieć, że nie spełnia swojej... Tak, i podziękujcie innym mężczyznom, kretynom, beciakom, frajerom, którzy... O tak, skoro ty mówisz, że dasz mi dotknąć, to tak, dam ci wszystko, co tylko chcesz. To co będzie za 5-10 lat? To pomoże wtedy tym kobietom, które będą zmagać się z konsekwencjami samotności. A nawet jeśli znajdzie się... A mężczyznom, to chwileczkę. Jezus Maria. Ale czy wy słyszycie? Zobacz. Widzicie, w którym kierunku on uderza? Bo wie, że z tego będą liczby. Bo wie, że to ludzi rusza. Obiety. Dzieci, obiety, mężczyźni jebać mężczyzn. Mężczyźni nikogo nie obchodzą, widzisz? Chwileczkę, chciałem zauważyć. Skoro sam powiedział 45%
obiet do 2030. Będzie samotna, bezdzietna. Tego nie powiedział, bo samotna i bezdzietna. To co z mężczyznami? Czy przypadkiem nie jest tak, że jeszcze więcej mężczyzn nie jest samotnych? Czemu jeszcze więcej? Ponieważ laski, które już są w jakiejś relacji, którym wydaje się, że są w relacji, na przykład są side chick. Okej? Ja bym tylko chciał przypomnieć, że w całej historii ludzkości, w całej historii naszego gatunku mamy dwa razy żeńskich przodków jak męskich. I teraz dodaj 1 do 2 i pomyśl, co to znaczy. Biedni specjalista, ceny za takie usługi również się zwiększą, ponieważ zwiększy się popyt na pomoc psychologiczną i psychiatryczną. W dupę sobie wstawiać tę pomoc. Mężczyznę to machnąć ręką można. Kobietom może się przydać. Kobietom może się takie coś przydać, ponieważ kobiety wręcz chronicznie chorują na dysregulację emocjonalną. Nie są w stanie kontrolować swoich emocji. Nie potrafią. Korporacje zbiorą największe... I takie... Żeby było zabawniej. Słuchaj, nie wiem, ale się wypowiem. Ale wiesz co? Tutaj akurat mogę ci, jakby to powiedzieć, poprawić humor. Jakieś pozytywy tej sytuacji. Otóż do 2050, czyli jeszcze 20 lat późniejsze, psycholog i psychiatra, takie zawody jak psycholog, psychiatra nie będą potrzebne. I teraz pomyśl, czemu? Zobacz, jak AI się fajnie też rozwija, nie? No, psycholog, psychiatra będą zbędne. Technologia się rozwija. Społeczeństwo ludzi podzielonych i samotnych to idealny grunt dla korporacji, no, które już zacierają rączki, żeby monetyzować samotność ludzi. Brak komórek społecznych, no, i ludzie żyjący niczym wolne elektrony to prawdziwe Eldorado dla korporacji. Spójrz, no, na ten wykres pochodzący z raportu Rise of the Economy o nazwie Osoby samotne wydają więcej niż przeciętne gospodarstwa domowe w USA. Niebieskie w USA. Obiety przede wszystkim. Obiety więcej wydają. Czemu obiety więcej wydają? Ponieważ generalnie jeśli na przykład są jeszcze jakieś reklamy robione, to one mają uderzać w twoje emocje. One są tak konstruowane, żebyś ty czuł, że potrzebujesz ten produkt. To podświadomie, na podświadomość twoją ma wpływać. A kto jest istotą w 100% emocjonalną? Jaka płeć? Kobiety. Kobiety ogólnie więcej wydają. 80% budżetu domowego wydaje, to kobieta rozporządza, wydaje te pieniądze, 80%. Idziesz do sklepu i na przykład, mam ochotę kupić to, mam ochotę kupić tamto. No gościu, ja w sumie nic nie kupuję sobie. Nie mam ochoty. Nie potrzebuję. Ja bym powiedział, że za dużo rzeczy mam nawet. Dużo mi nie trzeba do szczęścia. W większości mężczyzn w sumie dużo do szczęścia nie trzeba. Tak, nawet w relacji mężczyźnie dużo do szczęścia nie trzeba. Żeby wystarczy, że ona jest i będzie jego ukojeniem. Że będzie mógł głowę na jej piersi, że tak powiem, położyć i się zrelaksować. On dużo nie potrzebuje, facet, no. Kobieta dużo potrzebuje. Emocje przede wszystkim. Musi się coś dziać. Głupki to samotne kobiety, złote to samotni mężczyźni, a zielone to gospodarstwa domowe. Pomyśl, jak to wygląda z pozycji prezesów korporacji. Po co mają oni pomagać w łączeniu ludzi, aby budowali to... Samotne kobiety, niebieskie. Samotni mężczyźni. O, widzisz? Zobacz, więcej samotnych mężczyzn. Jedzenie poza domem. Odzież i obuwie. Że mężczyźni na odzież i obuwie więcej wydają? Interesujące. Zakup pojazdów. Coś mi tu śmierdzi. Jak to zakup pojazdów to więcej kobiety? Czekaj, zaraz.
Co tu się dzieje? Pielęgnacja ciała. Coś tutaj te kropki, mam wrażenie, że nie te kolory. Rozumiesz, pa, pielęgnacja ciała. Chcesz powiedzieć, że mężczyźni więcej na pielęgnację ciała by dają? Bitch, please. Chcesz mi powiedzieć, że obiety części samochody kupują się nimi, interesuje? No, bitch, please. No, no, odzież mężczyźni kupują. Gospodarstwa domowe, gospodarstwa domowe. Pomowy w USA. Niebieskie słupki to samotne kobiety. Złote to samotni mężczyźni, a zielone to gospodarstwa domowe. Pomyśl, jak to wygląda z pozycji prezesów korporacji. Po co mają oni pomagać w łączeniu ludzi, aby budowali gospodarstwa domowe i mogli mniej wydawać? Kurde, szalony typ jakiś. Serio, mówię, te słupki tutaj mu się coś tutaj się odkleiło. Że samotni mężczyźni niby więcej wydają na odzież, a obiety na samochód więcej wydają. I pielęgnacja ciała mężczyzna więcej wydaje. No farmazon totalny. To jest jakiś farmazon. Trzeba źródło sprawdzić, no nie? Bureau Laboratoires Secours Experience Service Morgan Stanley Research 2017. Gdy fakt rosnącej samotności dobrze wpływa na finanse firmy. Nie zerknę, bo to jest to jakiś farmazon. Coś mu się tu pogięło. Na kobieta plus samotny mężczyzna wyda znacznie więcej niż gospodarstwo domowe. Dlatego taki model funkcjonowania firmą po prostu się opłaca. Dodając do tego fakt, że rosnąca samotność kobiet może stanowić okazję do zwiększenia zysków na różnych poziomach. Samotne kobiety i mężczyźni często poszukują rozrywki, relaksu i sposobów na spędzenie czasu wolnego. Firmy z branży rozrywkowej, turystycznej czy rekreacyjnej mogą skorzystać na tym, oferując im specjalnie... A ja wam powiem coś takiego, nie miej wolnego czasu. Jeśli masz dużo wolnego czasu, coś robisz nie tak. Musisz być non-stop zarobiony, chłopie, o tak ci powiem. Niedostosowane produkty i usługi. Gościu, ja cały czas staram się coś, mam ręce zajęte. Cały czas, gościu. Usługi sprofilowane dla singli. Korporacje działające w branży technologicznej również mogą zyskać na rosnącej samotności kobiet, oferując im innowacyjne rozwiązania technologiczne, które pomagają w radzeniu sobie z izolacją społeczną i utrzymaniem kontaktów międzyludzkich. Aplikacje randkowe, platformy społecznościowe czy narzędzia do pracy zdalnej to tylko... Instagram to nie jest platforma społecznościowa, to jest aplikacja randkowa. Kilka przykładów produktów, które będą zyskiwać na rosnącej fali samotnych kobiet. Ponadto korporacje z branży spożywczej i żywnościowej mogą dostosować swoje produkty do potrzeb samotnych konsumentek, czy oferować im specjalne linie produktów. Nasilenie samotności wśród kobiet to zjawisko, które nie tylko rysuje nową rzeczywistość społeczną, ale także wpływa na krajobraz polityczny. To tsunami jest... Stworzy... No, krajobraz polityczny, bo za czym obiety będą szły? No chyba widać za czym. Lewica. I cały czas coraz bardziej w lewo. Okno Wyrtona coraz bardziej na lewo. Daj mnie. Bezpieczeństwo. Obowiązki. Świetny grunt dla partii konserwatywnych. Dlaczego? Otóż partie konserwatywne często promują tradycyjne wartości rodzinne i społeczne, w których kluczową rolę odgrywają rodzina i wspólnota. W społeczeństwie, gdzie samotność staje się coraz bardziej powszechna, a relacje międzyludzkie stają pod znakiem zapytania. Wielu ludzi może szukać poczucia stabilności i przynależności w ramach tradycyjnych struktur społecznych. Dla samotnych kobiet mających poczucie odizolowania, idea rodzinnej jedności i tradycyjnych ról płciowych może wydawać się atrakcyjna. Partie konserwatywne wykorzystują sytuację, w której ludzie pragną bliskości i partnerstwa, skupiają się na promowaniu tych idei, które podkreślają znaczenie. Tradycyjne role płciowe są, były i będą. Można tutaj próbować zrównywać. Będą. Po prostu. Ja już nie raz mówiłem, ale też jeszcze raz mogę wam to powtórzyć, ale... Mężczyzna będzie męski, jak jest sam. Obieta nie będzie obieca, jak jest sama. Okej? Obieta do tego, żeby była obieca, potrzebuje mężczyzny. Męskie cechy służą do przetrwania. Kobiece cechy służą do przetrwania gatunku. Fajnie ten gatunek przetrwarza. No nie? Obieta będzie obieca dopiero jak jest z męskim mężczyzną. Jak jest z mężczyzną, który ma więcej męskiej energii jak ona. Tak, żeby jego męska energia zdominowała jej męską energię, po to, żeby obieca energia mogła się wydobyć. Męska obieta będzie miała te męskie cechy, tak? Chęć rywalizacji. No nie? Chociażby. Bycie bardziej skłonnym do kłótni, zamiast bycie bardziej uległym, miłym, zamiast być takim przyjemnym, nie?
ugodowym. No to kobieca energia. Znaczenie rodziny, tradycyjnych wartości i stabilności społecznej. Dodatkowo kobiety często podejmują kluczowe decyzje dotyczące rodzin i gospodarstwa domowego. No 80% wydatków w domu, no kobieta decyduje o tym. W sytuacji, gdy czują się osamotnione lub zniechęcone, mogą być bardziej skłonne popierać partie polityczne, które obiecują ochronę tradycyjnych wartości i stabilności społecznej. Takie uczucia jak rozczarowanie czy... Czuję. Koszulki. Nie, będą idealnym paliwem, aby ludzie chcieli zmian i możemy spodziewać się tego, że w najbliższej przyszłości zauważymy zwrot ku partiom konserwatywnym, które dużo uwagi poświęcają społeczności oraz komórce rodziny. Wygląda na to, że w niektórych państwach konserwatyści powoli dochodzą do głosu. W Holandii prawicowa Partia Wolności wygrała w wyborach do Izby Niższej Parlamentu. Natomiast jeśli przyjrzymy się wynikom sondaży w Niemczech, Alternatywa dla Niemiec, klasyfikowana jako skrajna partia prawicowo-populistyczna, jest obecnie drugą siłą polityczną w Niemczech. Już teraz ludzie głosują rozczarowaniem, a postępująca samotność będzie powodowała jeszcze większe rozczarowanie. Jak wszyscy możemy się domyślać, głosowanie gniewem i rozczarowaniem nie jest najlepszą prognozą dla demokracji. No, emocjami się nie powinno głosować. Jaka płeć jest bardziej emocjonalna? Z analizy sondażowej przeprowadzonej przez dział badań i analiz Politico. Partie prawicowe i eurosceptyczne mogą uzyskać większą liczbę mandatów na następnych... Ostatnio widziałem jakiś klip, że w tym eurokołchozie zesrali się, że skrajna prawica czy coś, że konfederacja. W wyborach europejskich w 2024 roku niż uzyskały w 2019. Polityka europejska odnotowuje także spadek znaczenia partii centrowych, których część elektorów... Wiecie, bo konfederacja jest przeciwna eurokołchozowi. Ratu przepływa do prawicowej konkurencji. Jak więc widzisz, postępująca... No bo wiesz, no... Nie możesz być eurosceptykiem. Pierwsza kwestia. Druga kwestia. Musisz przyjmować lekarzy i inżynierów z pontonów, którzy płyną z Afryki. Rozumiesz? Bo to są bardzo poważni, szanowani ludzie, którzy mają bardzo wysokie umiejętności. Zarówno w uczeniu się języków, jakie ogólnie umiejętności potrzebne do rozwoju twojego kraju, no. No inżynierowie, lekarze, gościu. O czym my mówimy. Co prawda, jakimś dziwnym trafem wszyscy pogubili te swoje dyplomy. Sztorm akurat był za każdym razem. No i amnezja ich dopadła. To taka amnezja pochorobowa, że tak powiem. Tak jak masz, dajmy na to, chorobę morską, no to w trakcie tej choroby morskiej oni amnezji też dostali, bo bardzo zestresowani byli, jak płynęli. Wiesz, no stres na różne rzeczy może wywoływać, na przykład amnezję. No. Samotność istotnie odbije się także na krajobrazie politycznym. W niektórych państwach właściwie już... Wlepy na... Co? Zrobisz wlepy? Ale ja mam taką koszulkę. Jakie wlepy? Zauważamy ten trend. Kolejną z konsekwencji samotności będzie jej znaczący wpływ na środowisko zawodowe, bowiem samotność osłabia pracowników. Nie... O, samotność osłabia pracowników, to co, jeszcze raz mam przypomnieć, czy pokazywać? Masz, weźmy tak. Sprawdzę, jaka jest populacja. Okej, 372 tysiące. 372 tysiące. Ponad 100 tysięcy kobiet poszło protestować przeciwko wage gap mitycznemu. 24 godziny. 100 tysięcy w Islandii. To jest prawie 1/3, no 1/3, 1/4 bardziej, nie? Jakieś około 30%, 28-30% całej populacji, całej ludności było na strajku. 24 godziny, nie poszli do pracy. Jaki rezultat? Kompletnie się to negatywnie nie odbiło na ekonomii, ani na gospodarce kraju, jakby nic się nie stało. Rozumiesz? Firmy od Human Resources, od zasobów ludzkich, odnotowały mniejszą ilość zgłoszeń z narzekaniem, a prezesi firm wielu stwierdziło, że robota nareszcie była wykonana. Tak więc, no, jeśli chodzi o gospodarkę, te sprawy.
Nieustanny rozwój technologii czy możliwość pracy zdalnej to czynniki, które sprawiają, że poczucie samotności u ludzi cały czas rośnie. Także w środowisku... Nie wiem, gościu, uczucie samotności u ludzi rośnie. No chłopie, ja jak była skandemia, były te lockdowny, ja byłem jak polczek w maśle. Ja w ogóle nie odczułem, chłopie. Nawet nie wiedziałem, że coś pozamykane było. No jedynie odczułem to... koszulki. Tym, że siłownie były zamknięte, na co byłem wkurzony. No tak to luzy. Naczelny lekarz Stanów Zjednoczonych, dr Vivek Murphy... Nie mam problemu z czymś takim. Chłopie. Mój wymarzony dom to w środku lasu na totalnym pustkowiu. Byle internet był. No to nie wiem, ten... Od Elona Muska najwyżej by się brało, czy co ona, nie? Tego linka. Czy coś. No ale to wystarczy. Wskazuje, że samotność w pracy to epidemia, która degraduje tak samo jak palenie czy otyłość. Samotność wśród pracowników może bezpośrednio przełożyć się na wyniki firmy. Ci z nich, którzy na co dzień mierzą się z samotnością, są dwa razy bardziej skłonni do zmiany pracy, korzystają z większej ilości... Mikkel 4.2, już odpowiadałem. Chcesz to sobie, nie wiem, przewiń. Chcesz to sobie na Discordzie zerknij. Nie będę po miliard razy odpowiadać. Zwolnień lekarskich? Cierpi na tym również ich... Chyba jeśli chcesz, żebym ci odpowiedział, no to w donacie. Minimum 51 zł. Produktywność. Jeśli natomiast mamy dobre relacje z innymi, także w pracy, poprawia to wydajność i zaangażowanie. Samotność i pozorna niezależność jest romantyzowana, m.in. przez trend Sigma Male. Z drugiej strony mamy trend polegający na promowaniu silnych, niezależnych kobiet, które nie potrzebują słabych mężczyzn. Ten trend widoczny jest szczególnie w filmach Hollywood. Wiele osób mogłoby na serio... No, w filmach Hollywood, to jest kurde komedia. Strong Woman. Generalnie nie musisz znać imion nie trzeba znać. Generalnie jak chcesz zrobić recenzję jakiegoś filmu hollywoodzkiego, no to mówisz, silna obieta, prawda? Nieważne jakie imię, silna obieta. I będzie wiadomo, o kogo chodzi. Silna obieta, po prostu, rozumiesz? Wierzyć, że będąc samemu jest się silnym, lepszym czy skuteczniejszym. Rozumiesz? Niezła ta scena, nie? Zobacz, chłopa jakiego wielkiego, drobniutka. Obą jest wartościowa, ale tworzenie swojej drogi życiowej, że jest się męczennikiem, który sam zbuduje swoją karierę, biznes, dom czy cokolwiek innego, nie prowadzi do niczego dobrego. Ale tego nie pokazują memy o byciu Sigmą, czy filmy Hollywood tworzące postacie wrogie mężczyznom. W obecnej rzeczywistości Są wrogie. Tak, filmy hollywoodzkie są wrogie mężczyznom. Ogólnie sądy też są wrogo nastawione do mężczyzn. No witamy w genocentryzmie, gdzie z każdej strony krzyczył patriarchat, żeby zamydlić ci oczy. Nie jest już wyłącznie problemem osób mierzących się z nią. Staje się coraz poważniejszym problemem społecznym o większym wymiarze niż możesz się spodziewać. Może wpływać nawet na twoje zdrowie. Stan samotności wywołuje bowiem kumulujące się reakcje stresowe, osłabia układ odpornościowy, co zwiększa ryzyko chorób, m.in. serca, udaru i demencji. Według tych badań samotność generuje o około 30% większe prawdopodobieństwo przedwczesnej śmierci, w tym także tej... No. ...i samobójczej. Jak czekaj, ja wam... Co z tym czekaj? To wam pokazywałem chociażby. Loneliness is becoming little. According to a 2020 general publication, loneliness can increase the risk for premature death by 26%. Że samotność zwiększa prawdopodobieństwo przedwczesnej śmierci o 26%. Gdzie palenie zwiększa o 15%. Tak więc... Widzisz, samotność może powodować nawet choroby fizyczne. Długotrwałe jej odczuwanie może być znacznie bardziej niebezpieczne dla zdrowia, niż na przykład brak aktywności fizycznej. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że to właśnie kobiety częściej niż mężczyźni, 38,5% do 22%, doświadczają negatywnego wpływu samotności na samopoczucie. A teraz powiedzcie! Kariower gada głupot. Neurotyzm! Jej wyższy to sprawia. Kobiety mają wyższą tendencję do popadania w jakieś stany depresyjne, borderline'y, dwubiegunówki. Mężczyźni bardziej są skłonni, bardziej podatni są na jakieś uzależnienia. Powiedział pijąc dzika. No nie? Neurotyzm. W okresie dojrzewania u niej wylatuje w stratosferę. I zostaje wyżej jak u mężczyzny. Wyżej jak u mężczyzny, aż do jej śmierci. Okej? Taki mechanizm obronny, żeby łatwiej było jej wykryć ewentualne zagrożenie. Emocje wyczuć, tak? To jest neurotyzm sprawia, że ona silniej
reaguje na negatywne emocje jak mężczyzna. Bardziej intensywnie, nie? Skrajne takie. Góra, dół, góra, dół. I dlatego tak właśnie. To szczególnie kobiety. I obiety generalnie nie są tak przystosowane jak mężczyźni do samotności. One potrzebują stada, tak to nazwijmy, społeczeństwa. Dlatego największa kara na obiety to ostracyzm społeczny. Zamieszkujące duże aglomeracje powyżej 500 000 mieszkańców. Można nazwać to samotnością. No, można zobaczyć jak się rozkłada populacja. Na przykład rzućcie okiem na Koreę Południową. Jak wygląda zagęszczenie? Zobaczcie, w największych miastach jest największe zagęszczenie. Patrzcie, ile pustych terenów jest. Okej? Okay? No tak, bo ludzie ciągną tam, gdzie jest zabawa, tam, gdzie są imprezy, gdzie są sklepy, cywilizacja, ludzie. No nie? No. Umie i faktycznie tak jest. Pozornie w większych miastach jest więcej szans na poznawanie nowych osób i utworzenie z nimi relacji. Jednak duża ilość osób w danej aglomeracji wcale nie gwarantuje satysfakcji z kontaktów międzyludzkich, a może wręcz pogłębiać społeczną alienację. Pewnie masz w swoim otoczeniu różnych ludzi, singli, pary, małżeństwa. Ten mały wycinek rzeczywistości nie pokazuje jednak, jak częstym zjawiskiem w naszym kraju jest bycie singlem. Być może zaskoczycie fakt, że stan wolny jest na tyle często spotykanym zjawiskiem w naszym kraju, że według spisu powszechnego w Polsce mamy 5,2 miliona mężczyzn i 4,1 miliona kobiet, których stan cywilny określa się właśnie mianem wolny. Teraz zobacz. Okej. Okay. Jest więcej obiet, niż mężczyzn, a jednak wolnych obiet jest mniej jak mężczyzn. Side chick. Plus mężczyzna, ona może sobie myśleć, że jest w relacji, a on uważa, że nie jest w relacji. Najwięcej z nich znajduje się w grupie wiekowej powyżej 30 roku życia. I to właśnie o ludziach z tego pokolenia. Mówi się, że najczęściej cierpią z powodu samotności. Inne badanie wskazuje, że samotność dotyczy głównie osób urodzonych po 1995 roku. Raport Samotność pokolenia Z pokazuje, że prawie 2/3, 65% ankietowanych z pokolenia Z odczuwa samotność. Wskazano także, że częściej samotność doskwiera kobietom ponad 34% niż mężczyznom ponad 24%. Wiemy już, że problem samotności dotyczy i dotyka wielu osób. Jak jednak ludzie radzą sobie z tym uczuciem? Co zaskakujące, wielu z nich nie ucieka w media społecznościowe czy inne aktywności, które bardziej mogłyby zaszkodzić niż pomóc. Okazuje się, że większość tzw. Zetek, bo aż ponad 65%, radzi sobie z samotnością głównie przez rozmowę. Respondenci podkreślają, że w chwilach osamotnienia starają się porozmawiać ze znajomym, przyjacielem lub kimś, z kim mają wspólny język. Anna Di Gusto, psycholog i psychoterapeuta, ocenia to jako budujące. Jak mówi, świadomość młodego pokolenia w poszukiwaniu samotności instynktownie kieruje ich w stronę drugiego człowieka. No. Jeżeli ten proces poszukiwania rozmówcy daje pożądane efekt w postaci zmniejszenia poczucia samotności, to możemy mówić o sukcesie. Jak jednak możesz się domyślić, uciekanie w telefon wcale nie pomaga, a jeszcze bardziej pogłębia stan samotności. No. To także niestety dowód na to, że wielu młodym ludziom brakuje kompetencji i narzędzi do tego, aby otworzyć się w realnym świecie i nawiązać realne więzi z drugim człowiekiem. Bo przyznaj, łatwiej jest do kogoś napisać, wysłać mu mema albo swoje nowe odkrycie muzyczne, niż zagadać na ulicy. Statystyki samotnych kobiet nie obejmują tych z nich, które czują się samotnie w związkach. Czują. A to też duża grupa osób. Istnieją bowiem ludzie, którzy znajdują się w relacji. W relacji się czuje koszulki samotnie. Nudzi się po prostu, no. A mimo tego mają poczucie osamotnienia. Dzieje się tak z różnych powodów. Nie otrzymują wsparcia ze strony partnera, nie są rozumiane i słuchane. Partner nie chce... A rozmawiają do jasnej Anielki. Ile razy ja mówię, co jest najważniejsze w relacji? Żeby ze sobą rozmawiać. Dyskusja. Okej, okay? Która jest trudna ogólnie. Nie, co słychać, jak pogoda. Rozmawiać. Chcę z nimi rozmawiać. Relacja nie jest czymś, co jest dane raz na stałe. Codziennie starasz się na nowo. Uczuciach. Niezależnie z jakich powodów, samotność może być także domeną wielu związków. Jej obecność może wynikać z tego, że kobiety i mężczyźni mają inne potrzeby, także w relacjach romantycznych. No, dokładnie. I problem jest taki, że kobiety nie mają bladego pojęcia, co chcą mężczyźni. Im się wydaje, że mężczyzna to jest kobieta z kutasem, no po prostu. Że mężczyzna na pewno w niej szuka to, co ona w mężczyźnie. Nie! Okej? Okay? Mamy inne potrzeby. Ty szukasz czego innego i okej, okay, i on szuka czego innego i też jest okej. Okay. Tobie się może coś podobać i jemu się może też coś podobać, okej? Okay? Jeśli jemu podobają się młode dziewczyny, atrakcyjne, fit, no to takie mu się podobają, nie zmienisz go.
Jak mówi doktor habilitowana Katarzyna Popiołek, profesor Uniwersytetu SWPS. Dla kobiet sfera intymnych relacji jest niezwykle ważna. Mają tendencję do oceny szczęścia małżeńskiego przez pryzmat doznawanych przeżyć. Uważają, że związek jest udany, jeśli partnerzy dobrze się dogadują, okazują sobie uczucia, są wrażliwi na swoje potrzeby. Dla mężczyzny szczęście małżeńskie oznacza przede wszystkim satysfakcję seksualną. No i spokój. Seksualna satysfakcja i spokój. Spokój i porządek w domu. No. Jeśli połączymy grupę samotnych kobiet oraz samotnych w związkach, to tak naprawdę będą oni stanowić większość społeczeństwa. Obecnie obserwujemy rosnące tsunami samotności. Fala z czasem będzie przybierać na sile. Rozumiesz, a jak ja to mówię, to gadam głupoty. Kurwa mać. Dane, które usłyszałeś w tym odcinku, mogą być niepokojące, ale tylko od ciebie zależy, czy ta fala zniszczy twoje życie, czy przygotujesz się na to, jak świat będzie wyglądał za kilkanaście lat. Całe nasze społeczeństwo powinno starać się, aby ten proces postępującej samotności zahamować. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, konieczne jest przede wszystkim promowanie bardziej autentycznych, głębszych relacji. No. My, jako społeczeństwo... No ja to próbuję cały czas, ale to wtedy, kariony, wizogi, krycista. Powinniśmy skoncentrować się na rozwijaniu narzędzi komunikacji, zachowaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz uczeniu tego, jak w zdrowy i zrównoważony sposób korzystać z mediów społecznościowych. Jeśli chcesz posłuchać więcej o samotności, to zapraszam do mojego audiobooka na Nie. Jeśli chcecie posłuchać więcej na temat relacji, zapraszam na mój kanał po prostu, no nie? Na Rumble zapraszam. Tam masz więcej fenomenalnych materiałów i chpunteli YouTube.